can't do nothing with you. Więc tak się prezentuje już skończony dywanik. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o nim sądzicie. I pamiętajcie też, że to jest dopiero pierwszy dywanik, jaki zrobiłam, więc pewnie będę ich robiła trochę więcej. I myślę, że kolejne będą coraz lepiej wyglądały i będzie jakiś progres w tych dywanach. Zanim jakie dostawałam odnośnie właśnie dywanu, to było ile zajęło mi zrobienie go. Więc całe 2 dni zajęło mi wyszywanie tą włóczką na ramię i było to jedna chyba z najbardziej czasochłonnych rzeczy. Później trzeba było podkleić dywan, no i podklejanie zajęło mi, nie wiem, może tak z godzinkę mniej więcej. No i później trzeba czekać ponad 20 lub 24 godziny, aby ten klej wyschnął, więc wtedy już nie ma co zrobić, bo trzeba po prostu czekać i nie możemy nic przyspieszyć. Kolejnym etapem jest wycinanie, myślę, że zajęło mi to około pół godzinki, no i przyklejanie filcu, czyli myślę, że jakieś 15-20 minut. A biorąc to na dni, to zajęło mi to około 3, max 4 dni, bo z tym podklejaniem i wszystko to nie robiłam tego całych dni, tylko wiecie, tak po prostu w ciągu dnia trochę podkleiłam, następnym wycięłam, więc około 3-4 dni zajęło mi zrobienie tego dywanu. Kolejne najczęściej zadawane pytanie to było, czy będę sprzedawać takie dywany. Ogólnie to zdecydując się na robienie dywanów, byłam z myślą, że będę chciała je w przyszłości sprzedawać, robić dywany na zamówienie, no i po prostu, że będzie to moja kolejna pasja. Ale nie wiedziałam w ogóle, że robienie dywanów jest takie trudne i na razie myślę, że zrobię jeszcze coś dla siebie, nauczę się je robić tak, żeby szybciej je robić, żeby były bardziej może estetyczne, no i później w przyszłości planuję je sprzedawać. Ile kosztują rzeczy do zrobienia takiego dywanu? Więc wymienię Wam wszystko, co potrzebowałam, aby taki dywan zrobić. Więc tak, jest to rzecz, bez której się nie obejdzie, bo jest ona chyba najbardziej potrzebna. I jest to ten taki pistolet do tuftingu, bo robienie tych dywanów nazywa się tufting, po prostu. I on kosztował coś między 400 a 500 zł. Wrzucę Wam jeszcze zdjęcie, jak on wygląda. I jest on właśnie taką najbardziej niezbędną rzeczą. Kolejną niezbędną rzeczą jest rama, na której będziemy wyszywać. I nie kupowałam żadnej gotowej ramy, tylko razem z moim tatą zbudowaliśmy taką ramę. No i w sumie wszystkie jakby materiały, deski, śruby, wszystko na zrobienie tej ramy kosztowało około 100.
Kolejną rzeczą jest płótno. No i tutaj niestety Wam nie powiem, ile za nie dałam, bo jest to płótno, na którym kiedyś mój dziadek malował obrazy. I właśnie jest to, mam wrażenie, że nieodpowiednie płótno do dywanów, do tuftingu, bo podczas wyszywania robią mi się dość takie spore dziury i będę musiała wymienić te płótno i kupić nowe, więc jeżeli jakieś znajdę, to oczywiście Wam dam znać na kolejnym Q&A lub na jakimś filmiku, ile ono kosztowało i czy Wam je polecam i czy fajnie się na nim wyszywa. Kolejne są włóczki. Włóczki mam z hobby, więc nie powiem Wam dokładnej ceny, bo sama nie mam pojęcia, ile one kosztują, ale z tego, co sprawdzałam na stronie, to wydaje mi się, że taki jeden motek włóczki, który używam, to jest Kind Feeder, kosztuje około 20-30 zł, ale mogę się mylić, więc Wam wkleję oczywiście, ile taka jedna włóczka kosztuje. Mamy jeszcze kleje, dwie wersje klej. Klej w wiadrze, który zaklejamy włóczkę, żeby nam się nie pruł dywan, no i klej w sprayu, do którego przyklejamy filc, jakby że do dywanu przyklejamy filc, nie? Bo dywan od spodu ma filc. No, i taki klej w sprayu jeden kosztował mnie około 17 zł, a taki w wiadrze kosztował około też 15-16 zł. I użyłam w wiadrze dwa kleje, więc ponad 30 zł zeszło takiego kleju w wiadrze i jeden taki w sprayu, więc też jakieś 17 zł za kolejny klej. Jest jeszcze golarka oraz nawijarka. Więc jak już mówiłam, koniecznie zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!